zdziwieniem odnotowuję, że język polityki eskaluje się w tym sensie, że właściwie już nie wiadomo, gdzie jest granica nadużywania określeń, gdzie jest granica ich nieadekwatności do aktualnych stanów rzeczy. No ale cel został osiągnięty, bo gdyby nie określenie, że w Polsce jest przygotowywany, czy był przygotowywany, bo raczej to było w czasie przeszłym zamach stan, pucz, tak? No to oczywiście o tym byśmy nie mówili. Myślę, że to jest nadmierne, określenie nieadekwatne do opisu sytuacji politycznej. Ono nie opisuje tego, co tak naprawdę się dzieje w polskiej polityce. Ale skoro pani profesor czekała na cytat, to cytat będzie oczywiście. Jarosław Kaczyński mówi tak, trzeba tak to nazwać, czyli to, co działo się w Sejmie i wokół niego po 16 grudnia. Trzeba to nazwać wprost, to była próba puczu, sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej i dalej wyjaśnia, że hasło tej rewolty miało brzmieć kryzys państwa, bo nie ma budżetu. No cóż. Czyli ja... zamiar, premedytacja, plan. Ja kiedy na początku komentowałem te wydarzenia, to stwierdziłem, że najbardziej przeraża zupełny brak zaufania na takim elementarnym poziomie w przypadku obu stron sporu politycznego. Dlatego, że zaufanie to pozorem jest kluczowa rzecz dla polityki demokratycznej. Tu można zarówno mówić o pewnym zaufaniu różnych stron sporu politycznego, jak i do zaufania pomiędzy obywatelami a rządem. To są przełomowe badania na przykład Roberta Putnama. I nie trzeba kogoś lubić wbrew pozorom, żeby mu troszeczkę ufać. I jakby niestety ten kryzys zaufania trwa nadal. Prezes tutaj z jednej strony oczywiście przesadza, tak jak pani profesor zauważyła, z drugiej strony no, należy też zaznaczyć, że słyszał już o dyktaturze, nawet o totalitaryzmie, bardzo opiniotwórcza i duża gazeta, a w niej uznana naukowiec posądzała go i porównywała prezesa Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera. Na pytanie dziennikarki, czy nie przesadza, profesor Tokarska-Bakir odpowiedziała, że bynajmniej nie i że prosi, żeby tutaj dziennikarka udowodniła. No i ten kryzys zaufania się pogłębia. Czyli reakcja bardziej niż... Znaczy, ja bym powiedział, że metoda kija i marchewki, że prezes Kaczyński, bo on w dalszej części wywiadu podtrzymuje swoją propozycję zawarcia rozejmu, oczywiście rozejmu na swoich warunkach, podtrzymuje propozycję tego zarysowującego się jakoś tam na horyzoncie pakietu dla opozycji, wyłonienia lidera opozycji, to oczywiście ze zrozumiałych względów opozycja podchodzi do tego z rezerwą, dziwne byłoby, gdyby nie podchodziła, no ale tutaj faktycznie się pojawia taki dyskurs jakby powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem wtedy, bo nic się nie zmieniło. Prezes Jarosław Kaczyński musi zrozumieć, że jednak bez chłodzenia atmosfery i ostudzenia emocji, a na pewno ten wywiad jednak emocji nie studzi, nie da się po prostu rządzić. Z drugiej strony opozycja musi zrozumieć, że jakkolwiek pucz jest słowem przesadzonym, to jakby jest pewna granica protestu, jest pewna granica protestu przeciwko demokratycznie wybranemu rządowi, który jednak ma poparcie społeczne, na której ona w tej chwili balansuje. Jeśli tą granicę się przekroczy, no to faktycznie już trzeba sięgnąć po metody, które nie są demokratyczne, tak? Jakkolwiek prezes przesadza. A to też inne określenie, które wydaje mi się określeniem z zupełnie innej półki, bo mimo, że szalenie krytyczne wobec opozycji,
to wydaje mi się, że mieści się Ciamajdan. W takim... To Ciamajdan to już jest powszechnie takim obowiązującym w mediach społecznościowych dowcipem. Nie, tu pada określenie planowana awantura. Prezes mówi, i chciałabym, żebyśmy też przez chwilę się właśnie opozycją zajęli, że wszystko to było zaplanowane, bo były zamówione kanapki, zmobilizowany aktyw przed Sejmem i gdyby nie sprawa mediów, i tego, jaki mają dostęp, czy w ogóle mają dostęp do parlamentarzystów, to na pewno wymyślono by coś innego. I o to chciałabym Państwa zapytać. Czy ta wizja tego, że w ramach działań w demokracji, w tym spektrum różnych instrumentów, które się używa walcząc politycznie, mogło się mieścić to, że opozycja postanowiła zrobić, znowu cytat z prezesa, planowaną awanturę. Ja myślę, że jest to raczej zbieg okoliczności, które opozycja wykorzystuje w taki, a nie inny sposób i oczywiście w sposób nieregulaminowy, bo okupując prezydium Sejmu i mównicę, łamie regulamin. I to jest oczywiste i myślę, że opozycja zdaje sobie z tego sprawę, że postępowanie w taki sposób właściwie ma dość krótką perspektywę. Mało tego, dzisiaj znalazła się... 20 dni, pani profesor, aż do 11 stycznia co najmniej. No mimo to w działaniu politycznym to jest krótka perspektywa i moim zdaniem, jeśli temu przyświeca jakiś cel, który jest uświadomiony i mało tego uznawany za realistyczny, to wydaje mi się przez opozycję, to jednak z perspektywy dystansu mogę powiedzieć, że wydaje się, że taki cel jest nieosiągalny. Czyli wcześniej czy później opozycja będzie musiała zrobić krok do tyłu. Tyle tylko, że mówimy tutaj o planowanym rozejmie i o otwarciu środowiska Prawa i Sprawiedliwości na ten rozejm. I on rzeczywiście wymaga tonizowania emocji, a nie ich eskalowania. On rzeczywiście wymaga przede wszystkim określenia, o co my się spieramy. Dlatego, że mam wrażenie i tak pokazują, co prawda niewielkie, jeśli chodzi o ilość, ale jednak badania ludzi słabo zorientowanych w polityce, właściwie ludzie nie wiedzą, o co się toczy spór. Gdzie jest przedmiot sporu? A natomiast odczytują ten spór jako radykalizację nastrojów, jako taką polaryzację społeczną, którą właściwie można określić w taki sposób, bo takie padają odpowiedzi. Taki dystans, jaki dzieli Polaka od Polaka, nigdy nie dzielił. Polacy od siebie się wzajemnie oddalili. I ja myślę, że to, że jedna i druga strona tego sporu podgrzewa jeszcze emocje, no to na tym polega nieodpowiedzialność obu stron, dlatego że jest taka granica podgrzewania emocji, której nie można przekroczyć. Zresztą zapowiadana jest mobilizacja zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i prezes Jarosław Kaczyński mówi, no my Państwu pokażemy, jakie jest naprawdę poparcie społeczne dla rządzących. Pada sformułowanie, że policzymy się na ulicy, to Piotr Duda, szef Solidarności. I ja myślę, że należy pójść po rozum do głowy, a nie kierować się emocjami i nie doprowadzać do tego, żeby zwolennicy i przeciwnicy wolnych mediów, ustawy budżetowej, czy pana posła Szczerby, żeby liczyli się na ulicy. No, to już naprawdę jest jakiś rezultat zupełnie nieodpowiedzialnych działań. Ale w takiej sytuacji, kiedy naprzeciwko siebie stoją dwa bloki i poparcie jednego z nich jest kwestią wiary bardziej, wrażenia i emocji, to co decyduje o zwycięstwie? Ale którego jest kwestią wiary, wrażenia i emocji? Poparcie jednego z tych dwóch bloków, tak jak mówiła pani profesor, to już jest kwestia tego podziału bardzo głębokiego między Polakami i mniej samych argumentów merytorycznych, bo nie zawsze się wie dokładnie. Ja mam problem ze słowem jednego, bo ja bym powiedział, że to się odnosi do obu bloków. Do obu, tak, oczywiście. Poparcie jednego z bloków, no trudno popierać oba. Zawsze właśnie dzielimy się
popierający jeden. Co decyduje o tym, że jeden zyskuje, drugi traci lub nie? Czy to w ogóle coś zmienia? Cóż, w tej, znaczy, może przechodząc już troszeczkę do takich ankiet, które mówią o tym, jakie wydarzenia zdaniem Polaków były najważniejszymi wydarzeniami minionego roku, no to sondaż Ibris mówi na przykład, że trzy najważniejsze to były Światowe Dni Młodzieży 500+, i dopiero na trzecim miejscu wśród wyborców Platformy spór o Trybunał Konstytucyjny. Więc no, ja myślę, że tu decyduje to, jak dobrze się komunikujemy ze społeczeństwem i właśnie to, o czym pani profesor mówiła, czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć w prostych słowach, nieskomplikowanych, o co toczymy spór i o co walczymy. I mam wrażenie, że no, jakkolwiek opozycja podnosi wiele ważnych argumentów, ona ma problem z powiedzeniem ludziom, o co naprawdę chodzi w tym sporze. I rzeczywiście sondaże i ten, o którym pan mówił, i także nowy sondaż CBOS-u wskazują jasno. Hitem roku 2016 był program 500+. Czy w kategoriach sceny politycznej można to odbierać jako bezapelacyjne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w tej sferze bytowej, socjalnej, społecznej? No cóż, na razie tak to wygląda. Oczywiście pozostawiając na boku kwestie natury czysto ekonomicznej, czyli tego, na ile państwo na to stać, czy te świadczenia to był dobry pomysł, czy faktycznie dojdzie do pobudzenia gospodarki. Niewątpliwie był to program ważny. Był to program, który przysporzył Prawu i Sprawiedliwości poparcia. On mógł też przysporzyć bardzo dużo poparcia ukrytego, którego nawet jeszcze nie widać w sondażach, dlatego że wiele z osób, które szczególnie odczuło program 500+, to są osoby, które przedtem nie głosowały. One często w ogóle nie są ujmowane w sondażach, czyli no, alternatywą dla takiego liczenia się na ulicach, o którym mówiliśmy przedtem, mogłyby być wcześniejsze wybory, i te wybory moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby w cuglach w tej chwili. Choć no, nie wiadomo, czy na tyle, by mieć większość. Znaczy, Guy Sorman, który był wielkim teoretykiem i proponentem liberalizmu, zawsze mówił, że liberalizm trzeba sprzedawać w ładnym opakowaniu, dlatego że on się tak prosto nie sprzedaje jak programy społeczne, takie jak 500+, jak Mieszkanie Plus. Dotąd opakowaniem polskiego liberalizmu była europejskość. Teraz to już aż tak mobilizująco nie działa na wyborców, no w związku z czym opozycja musi sobie wymyślić inny program, a PiS niewątpliwie na razie sondażowo, politycznie na tym wygrywa, choć wśród wyborców Platformy głosy są podzielone. Czy opozycja wymyśliła sobie coś, inny program, jakąś kontrę? Czy poradziła sobie z 500+ chociażby? Może są inne, ciekawsze pomysły, które można by podchwycić, pani profesor? No właśnie, tu opozycja ma największy problem z budowaniem alternatywy wobec działań Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę do tego wrócę, ale jeszcze chcę podkreślić jedną rzecz, że moim zdaniem ogromnym atutem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że przemawia do zwłaszcza swoich wyborców, ale również szerszego grona obywateli, językiem codzienności. I ten język codzienności, na przykład mierzony zamożnością portfela, czy mierzony doświadczeniami w sądach, w szkołach, w urzędach i tak dalej, on pozwala na to Prawu i Sprawiedliwości, że słupki poparcia wciąż się utrzymują i obie partie opozycyjne w niektórych sondażach wzięte razem dorównują Prawu i Sprawiedliwości. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że moim zdaniem opozycja traci czas. Traci czas na przykład na nieczytelne już dzisiaj, jak powiedziałam wcześniej, blokowanie prezydium Sejmu czy mównicy na ten pobyt w Sejmie, a na przykład mogłaby wykorzystać ten czas na to, aby każdego dnia sformułować jedną propozycję alternatywną wobec jakichś działań Prawa i Sprawiedliwości. Każdy dzień to jedna propozycja, to jedna alternatywa dla wyborców
Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej i dla 50% ludzi, którzy nie chodzą do wyborów oraz dla tych, którzy wśród tych 50 stanowią jakieś polityczne centrum. Platforma Obywatelska i Nowoczesna takiej propozycji nie mają, ponieważ one przez rok koncentrują się na tym, jak kreatywnie, spektakularnie, w sposób czasami prześmiewczy być antypisem. I wszyscy o tym mówią. Ja myślę, że opozycja również sobie zdaje z tego sprawę, że nie ma dzisiaj pomysłu na to, jak być kreatywną opozycją, czy alternatywnie formułować pewne postulaty. Stąd też na przykład eksponowanie takich działań, z którymi mamy do czynienia teraz. I wydaje mi się, że jest wiele pomysłów ekonomicznych, na przykład związanych z makroekonomią. Jest wiele pomysłów związanych z przełożeniem języka wartości demokratycznych, bo opozycja operuje takim językiem, nie językiem portfela, będziesz miał więcej od pierwszego do pierwszego, tylko językiem wartości demokratycznych, które póki co w większym stopniu są abstrakcyjne niż konkretne. Ale ten język można przełożyć na coś bardziej konkretnego. No i tak, ale wszystko to wzięło się z konkretnego sporu. Ze sporu o Trybunał Konstytucyjny, zresztą w tym sondażu Ibrisu spór o Trybunał zajmuje trzecie miejsce pod względem wartości. Ja przypomnę, że pierwsze miejsce to są Światowe Dni Młodzieży, potem z tych czysto politycznych wydarzeń to jest start programu 500+ i właśnie spór o Trybunał Konstytucyjny. No tak, ale z tego sporu Platforma Obywatelska i Nowoczesna naprawdę wycisnęły wszystko, co się da politycznie i medialnie wycisnąć. Więcej się nie da. Tak jakby to, że on się pojawia na trzecim miejscu w tym sondażu Ibrisu, o którym mówiliśmy, no to wynika niewątpliwie z organizacji wiedzy, spotkań KODU, wypowiedzi dla mediów i tak dalej. No ale więcej się nie da, tym bardziej, że ludzie w Polsce w tej chwili faktycznie oczekują bardziej dynamicznych zmian dotyczących gospodarki, dotyczących ich sfery bytowej. I to wynika z kilku zmian. To wynika z tego, że po pierwsze część z nich się już zetknęła z inną pracą i z innym życiem przez jakiś czas w krajach na zachód od nas, z którymi oni się porównują. Nie do końca rozumieją, czemu często w Polsce, wykonując podobną pracę, a nawet pracując więcej godzin, otrzymują mniejsze wynagrodzenie. No i jednak po tych 20 latach, 25 latach mówienie, że ciągle jesteśmy na dorobku, już w przypadku tego młodszego pokolenia, zwłaszcza pokolenia, które jakoś jednak odczuło globalny kryzys, nie do końca działa. I w tym momencie faktycznie na wartościach i instytucjach już dalej się nie zajdzie. I ja uważam, że w obecnej sytuacji społecznej te 30 parę procent, które ma, około 30%, które ma Nowoczesna i PO, to jest absolutny maks, tak? Natomiast żeby osiągnąć więcej, to trzeba już coś zaproponować w innych sferach, z którymi opozycja kiepsko sobie radzi, ona się miota, to bardzo dobrze było widać w przypadku programu 500+, kiedy zamiast zaproponować jakąś alternatywę dla tego programu, PO najpierw powiedziała, że absolutnie państwa na to nie stać, a potem stwierdziła, żeby jeszcze poszerzyć ten program i uczynić go jeszcze droższym. Też Grzegorz Schetyna powiedział jedną chyba ważną rzecz i to świadczy o tym, że PO zdała sobie sprawę z tego, że ma problem. Powiedział, od tej pory, po uchwaleniu programu, od tej pory każda kolejna władza przez dłuższy czas będzie musiała odnosić się do tej propozycji i ustosunkowywać się, czy chce ją kontynuować, czy nie chce i jak to zrobić, może lepiej, może więcej, może mniej, ale to jest punkt odniesienia. I Grzegorz Schetyna to rozumie. Dlaczego wobec tego nie ma sformułowanego żadnego konkurencyjnego planu, propozycji, koncepcji?
Ja myślę, że opozycja na pewno nad tym pracuje. Pracuje też nad wewnętrznymi konfliktami we własnym obszarze. Może to jest odpowiedź. Być może to jest jakaś odpowiedź. Trochę świat zmienia się w taki sposób, że do polityki aspirują czasami bardzo skutecznie młodzi ludzie, nowe pokolenie z całkowicie innym rozumieniem polityki, z inną wizją polityki i mamy takie przykłady na przykład w Kanadzie choćby, czy zobaczymy, jakie będą rezultaty wyborów we Francji, więc trochę się zmienia dynamika polityczna i mnie się wydaje, że opozycja robi pewne błędne wrażenie, moim zdaniem, że jest to błędne wrażenie, że jeśli przejęłaby ponownie władzę, na przykład Platforma Obywatelska, to byłoby tak, jak było przed rządami PiS-u, czyli za czasów Platformy Obywatelskiej, w skrócie rzecz ujmując. Czyli tak naprawdę nie rozumieją, dlaczego przegrali. No właśnie, czyli państwo nie za bardzo by się interesowało obywatelem. Mówię tutaj wyłącznie o sferze socjalnej. I wydaje mi się, że tak naprawdę opozycja to rozumie, natomiast nie potrafi tego przekształcić w język na tyle komunikatywny, że ludzie, na przykład to polityczne centrum, by to zrozumieli, że powrotu do tak zdefiniowanej, jak wyborcy to zdefiniowali, tak zdefiniowanego rządu, okresu rządów Platformy Obywatelskiej nie ma, że teraz trzeba inaczej, bo na przykład to, o czym pani redaktor mówi, co zrobić z 500+. Jest teraz koniunktura, względna koniunktura, można było pieniądze wypłacić. 17 rok też ekonomiści oceniają, no niemal optymistycznie, bo też widać, skąd będą pieniądze, zdaje się, że jest to 40 miliardów złotych, mimo że dziura budżetowa będzie bardzo duża, chyba rekordowo duża. Pan premier Morawiecki zapewnia, że budżet się spina, że jest to wręcz groźne dla opozycji, że będzie można tyle wydatków socjalnych czynić, przysparzając dalej poparcia Prawu i Sprawiedliwości. Więc opozycja musi myśleć wyprzedzająco. Co będzie za 4 lata? Z jaką ofertą za 3? Z jaką ofertą do własnych wyborców i do tego politycznego centrum wystąpi? Bo ja wciąż tutaj mówię o własnych wyborcach, bo też mam wrażenie, że do własnych wyborców, na przykład Platforma, ma kłopot ze sformułowaniem oczywistego komunikatu. Oczywiście ja zgadzam się z panem doktorem. Może na wyborcy też są dla nich ważne. No właśnie, ja też mam czasami takie wrażenie, że się trochę opozycja pogubiła we własnych motywacjach co do tej sfery polityki. Znaczy, opozycja ma bardzo skonkretyzowaną wizję swojego wyborcy. To jest wyborca, który jest klasą średnią lub aspiruje do bycia klasą średnią, to jest wyborca miejski, to jest wyborca raczej wykształcony, to jest wyborca raczej orientujący się w kierunku Unii Europejskiej niż eurosceptyczny. I to jest oczywiście wyborca, który można by powiedzieć liderom opozycji jest fajnym wyborcą. Cały problem polega na tym, że z takich wyborców nie da się skonstruować w Polsce większości, która wygrywa wybory. Liczba. Tak? Nie da się skonstruować większości, która wygrywa wybory. Natomiast mówienie innym, że są brzydcy, mniej fajni, głupi, no raczej nie pomaga wygrać wyborów. Dla nich też trzeba mieć jakąś ofertę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą debatę. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, dr Michał Kuś, Uczelnia Łazarskiego, Klub Jagielloński. Dziękuję. Do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Jest trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Niemiecki dziennik Bild podaje, że polski kierowca ciężarówki wykorzystanej do ubiegłotygodniowego zamachu w Berlinie w momencie ataku nie był w stanie walczyć z napastnikiem. Gazeta powołuje się na końcowe wyniki sekcji zwłok Polaka.
Z dokumentu ma wynikać, że polski kierowca został ciężko ranny już przed zamachem. Jak czytamy, został postrzelony w głowę pomiędzy godziną 16.30 a 17.30, czyli 3 godziny przed tym, jak ciężarówka wjechała w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. Sekcja zwłok wykazała, że Polak żył jeszcze w momencie zamachu, ale zdaniem specjalistów nie był w stanie świadomie działać. Oznaczałoby to, że nie mógł próbować powstrzymać zamachowca. To właśnie Bild podawał w ubiegłym tygodniu, że polski kierowca prawdopodobnie walczył z napastnikiem, gdy ten chciał wjechać w tłum. Gazeta powoływała się wówczas na anonimowego przedstawiciela niemieckiej policji i wstępne wyniki sekcji zwłok. Tymczasem w internecie trwa zbieranie podpisów pod petycją do prezydenta Niemiec w sprawie przyznania Polakowi Federalnego Krzyża Zasługi. Podpisało się pod nią już ponad 37 tysięcy osób. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ciało kierowcy z Gryfina, który zginął w zamachu w Berlinie wczoraj, wróciło do Polski. Rosyjscy specjaliści będą kontynuować dziś badania czarnych skrzynek samolotu Tu-154, który w niedzielę rozbił się na Morzu Czarnym. Odczytywanie rejestratorów jest prowadzone w Centrum Badawczym Wojsk Powietrznych Ministerstwa Obrony w podmoskiewskim mieście Lubielce. Agencja prasowa Interfax, powołując się na swoje źródła, pisze, że wstępna analiza pierwszej czarnej skrzynki potwierdza hipotezę, że wersja katastrofy związana z błędem pilotowania jest priorytetowa. Samolot miał spaść do morza z powodu zbyt małej siły nośnej skrzydeł. Kontynuowana będzie też operacja poszukiwawcza na Morzu Czarnym. Nadia Sawczenko tworzy własny ruch społeczny. Ukraińska lotniczka, a obecnie deputowana do parlamentu, zapowiada, że ruch może się stać zaczątkiem partii politycznej. Niedawno o Nadii Sawczenko znowu zrobiło się głośno z powodu rozmów z separatystami, które prowadziła na własną rękę bez konsultacji z ukraińskimi władzami. Tworzony przez Nadię Sawczenko ruch nazywa się RUNA. Jak podkreślała polityk, zadanie nowej organizacji to naprawa ukraińskiego państwa. Przedstawiamy wam ruch ukraińskiego narodu. Prezentujemy wam ruch ukraińskiego narodu. To ruch myślących i aktywnych Ukraińców. To reformy, które mają doprowadzić do prawdziwej zmiany systemu. To rewolucja ukraińskiego narodu. Taka rewolucja, która była postulatem rewolucji godności. Nadia Sawczenko zaznaczyła, że ruch nie ma charakteru partii politycznej, jednak nie wykluczyła, że takim się może stać. Nadia Sawczenko została wyrzucona z szeregów deputowanych partii Batki w Szczynach byłej premier Julii Tymoszenko po tym, jak do opinii publicznej wyciekły informacje o jej spotkaniu z przywódcami separatystycznych tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Sawczenko wykluczono też z ukraińskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rozmowy Sawczenko z separatystami przez wielu nad Dnieprem komentowane były jako sprzeczne z ukraińską racją stanu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ostatnie dni roku przynoszą dobrą wiadomość dla Polaków na Litwie. Dwie wileńskie szkoły średnie imienia Władysława Syrokomli i Joachima Lelewela otrzymały status gimnazjum. Społeczność polska walczyła o to od lat. Józef Kwiatkowski, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w wywiadzie dla Radia z Nadwili, powiedział, że władze oświatowe na Litwie miały na celu zniszczenie polskiego szkolnictwa, bowiem zakładano, że zaledwie 13 polskich szkół miało otrzymać status gimnazjum. Gdyby nie protesty, petycje i gdyby nie polityczna pomoc ze strony Polski, uzyskanie wielu akredytacji byłoby niemożliwe, oświadczył Józef Kwiatkowski. Ogółem na Litwie akredytację gimnazjalną otrzymało 36 polskich szkół, co stanowi 10% ogółu szkół w tym kraju. Gimnazje na Litwie to są 4 najstarsze klasy przedmaturalne. W polskich szkołach uczy się zaledwie 3% ogółu uczniów. Ciągle wiele dzieci z polskich rodzin idzie do szkół litewskich lub nawet rosyjskich. Rodzice uważają, że w ten sposób ich latorośle będą miały lżejszy start na studia i później w życiu zawodowym. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Obecnie na Litwie jest około 80 szkół z polskim językiem wykładowym. Jeszcze kilka lat temu było ich około 100. Na zmniejszenie liczby uczniów, a przez to i szkół, wpłynął niż demograficzny i nieprzychylna polityka władz wobec szkolnictwa polskiego. Prognoza pogody. W dzień na wschodzie kraju zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady śniegu. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, jedynie na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura od zera na wschodzie przez około plus 2 w centrum do plus 6 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, a wysoko w górach porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3. O Rumunii po wyborach parlamentarnych Krzysztof Grzybowski i jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Pan Bogumił Luft, były ambasador w Rumunii i autor książki Rumun goni za happy endem w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A porozmawiamy o rumuńskiej scenie politycznej, o rumuńskiej scenie politycznej, o której chyba w polskich mediach nieczęsto się rozmawia, a to błąd, bo bądź co bądź kraj nam przynajmniej geograficznie, ale również politycznie dosyć bliski. Tym bardziej, że dzieją się tam rzeczy ciekawe. Prezydent Rumunii nie wyraził zgody na to, aby na czele nowego rumuńskiego rządu stanęła była minister rozwoju pani Sevil Scheidech. Dwa powody, znaczy to są oczywiście spekulacje, tego oficjalnie nie powiedziano. Dwa powody. Po pierwsze, w kraju prawosławnym premier wyznania muzułmańskiego mógłby zostać źle odebrany. Dwa, no, mówi się również o tym, że była pani minister, nie doszła premier, ma mniejsze lub większe związki z syryjskim reżimem Asada. To powody nieoficjalne oczywiście. Znaczy, o tym pierwszym powodzie w ogóle nie słyszałem, o tego rodzaju spekulacjach. Być może to są spekulacje, które już w Polsce są. O tym pisały niemieckie media, m.in. Die Welt. No ale niemieckie media powinny dobrze wiedzieć o tym, że w tym, że kraju prawosławnym prezydentem jest Niemiec, etniczny luteranin i ma żonę grekokatolicką, a nie prawosławną. W związku z tym to jest akurat coś, co wyobraźnia Rumunów znosi dość łatwo. Tutaj nie, zresztą jej propozycja, tej kandydatury była bardzo dobrze odebrana przez olbrzymią część opinii publicznej. Przede wszystkim dlatego, że jest to osoba znana ze swoich kompetencji. Ona była ministrem rozwoju regionalnego administracji w jednym z poprzednich rządów i zyskała sobie dobrą opinię jako właśnie bardzo dobry fachowiec. Oczywiście ona była osobą dość szokującą, dlatego że nie tylko, że pierwsza w historii kobieta miałaby być premierem, po drugie dlatego, że właśnie nie Rumunka, tylko Turczynka, bo ona jest w mniejszości turecko-tatarskiej, po trzecie rzeczywiście muzułmanka i to praktykująca, i po czwarte, i tu ten czwarty powód zdaje się być przywoływany w tych spekulacjach jako właśnie taki, który miałby być powodem. Mianowicie ona ma męża Syryjczyka. Jest z nim zamężna od 5 lat. Jest to jej drugi mąż. I problem polega na tym, problem, który jest jak gdyby sugerowany jako powód, polega na tym, że on był wysokim urzędnikiem Ministerstwa Rolnictwa Syryjskiego, czyli człowiekiem reżimu. No, powiedziałbym nie takim frontowym człowiekiem reżimu, niemniej jednak wysokim urzędnikiem, a jego bracia nadal właśnie pracują w rządzie. I tutaj sugeruje się coś takiego, takie sugestie nadchodzą jak gdyby od osób anonimowych z otoczenia prezydenta, że prezydent uznał, że tym sposobem jej osoba rzucałaby jakiś cień na dyplomatyczną jakby sytuację Rumunii wobec kryzysu syryjskiego. Ale to, panie ambasadorze, to spytam wprost, a na ile pana zdaniem to jest po prostu pretekst? No, to jest niewykluczone, że to jest w dużej mierze pretekst. Dlatego, że w zasadzie no, nie jest to argument powalający z nóg, prawda? Natomiast o co może rzeczywiście chodzić? No, rzeczywiście chodzi na pewno o to, że prezydent Johannis poszukuje jakiejś możliwości, no, żeby... Być może nawet, żeby nie powstał w ogóle ten rząd. No, musimy chyba wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Zwycięską partią, która wygrała ostatnie wybory w Rumunii, to uzyskując całkiem niezły wynik, ponad 45% głosów, jest partia socjaldemokratyczna. Natomiast przegranym tych wyborów jest partia narodowo-liberalna, z której to środowiska wychodzi się obecny prezydent. Znaczy prezydent jest z nią związany, wprawdzie zapisał się do niej dopiero na rok przed wyborami, w którym został przez nią wysunięty jako kandydat na prezydenta, ale był z nią związany zawsze, jakby to było wiadomo. Z tym, że on jest w ogóle, pochodzi, jego główne pochodzenie jest takie, że jest politykiem lokalnym, to znaczy był przez 14 lat burmistrzem miasta Sibiu i był znany jako niezwykle skuteczny włodarz
tego miasta rzeczywiście niesłychanie rozwinął, doprowadził do bardzo dużych, głębokich zmian pozytywnych właśnie w tym mieście. I to zresztą dało mu taką sławę ogólnokrajową, która w końcu zaowocowała tym jego wyborem, który był trochę sensacyjny. I mi się zdaje, że jakby zastanowić się, dlaczego właściwie go wybrano, to jest trochę tak, że w Rumunii, jak we wszystkich krajach Europy, jest jakiś taki, no, unosi się jakaś taka niechętna postawa wobec elity politycznej, prawda? Wobec polityków. I to był taki wybór trochę antysystemowy, to znaczy wybrano właściwie takiego człowieka spoza tej głównej elity. I tak naprawdę ta pewna radość, którą dało się odczuć w momencie, w którym zgłoszona została kandydatura pani Seville Szajdech na premiera, też troszeczkę jak gdyby o tym mówiła, mimo że to tak naprawdę ona jest politykiem tejże właśnie partii, która jest partią postkomunistyczną po prostu. No to jest mniej więcej coś takiego jak polskie SLD, ani gorsze, ani lepsze. No to w takim razie jeszcze jedna ciekawostka, bo pani Seville Szajdech nie jest liderką tego ugrupowania. Lider z tego wyścigu po stanowisko premiera został niejako wykluczony w momencie, kiedy prezydent stwierdził, że na urząd premiera nie może desygnować osoby skazanej prawomocnym wyrokiem, co tym samym wykluczyło lidera partii socjaldemokratycznej pana Liviu Dragne. To jest też ciekawa sytuacja. Lider zwycięskiej partii, przypomnę, ponad 45% głosów, skazany prawomocnym wyrokiem. No tak, ten prawomocny wyrok dotyczy jakichś nieprawidłowości, których on się dopuścił podczas jednego z dwóch referendów, w których część klasy politycznej znaczna dążyła do obalenia poprzedniego prezydenta Basescu, który był dwa razy zawieszany. I po takim zawieszeniu odbywa się referendum i za każdym razem z tych dwóch razów wyborcy przywracali go z powrotem na urząd, to znaczy nie godzili się jakby na jego odwołanie. No i przy jednym właśnie z tych głosowań pan Liviu Dragnea, który jest takim, jak to się mówi, baronem lokalnym w jednym z tych okręgów rumuńskich, oprócz tego, że w tej chwili w ogóle jest przywódcą partii, wtedy był właśnie na takim stanowisku, no miał się dopuścić właśnie tego różnego rodzaju manipulacji typu, że tak powiem, pojawiania się cudownie jakichś zmarłych dusz, prawda, na listach i różne takie rzeczy. I to zostało mu na tyle udowodnione, że został za to skazany na karę paru lat więzienia z zawieszeniem, także on nigdy nie siedział z tego powodu w więzieniu. No i jakby tyle, no to znaczy to że... Ale teraz poprowadził partię do bezwzględnego zwycięstwa. Tak, ale... Wyborcom to nie przeszkadzało. Myślę, że mogło to im nie przeszkadzać. To znaczy, oczywiście zarzuty na przykład korupcyjne są poważne, że tak powiem, oceniane, ale w ogóle to przecież to nie Dragnea został wybrany, tylko jego partia. A ta partia to jest taka partia, która w ostatnim dwudziestokilkuleciu, prawda, po upadku komunizmu przez ponad połowę czasu rządziła Rumunią w różnych momentach, prawda, też tam były jakieś zmiany u steru władzy, ale w każdym razie oni rządzili dość długo, są partią bardzo właśnie przeciwieństwie na przykład do polskiego SLD, bo oni są dość podobni, dlatego to porównuję. Oni zdołali zachować bardzo dużą siłę po prostu. I Rumunii zresztą są w ogóle społeczeństwem takim dosyć, powiedziałbym, o takich lewicowych oczekiwaniach. I zresztą to jest na przykład kraj o polityce socjalnej bardzo rozwiniętej i nikt tego nie psuł po drodze. Natomiast no, ta partia jest trochę postrzegana przez dużą część społeczeństwa właśnie jako taki trochę gwarant dalszego trwania. Tyle. No ale to w takim razie to stanowisko prezydenta Johannisa może trochę dziwić, bo tym stwierdzeniem wyklucza lidera zwycięskiej partii. Oczywiście mając ku temu pewne podstawy, no bo jeżeli był wyrok, to rzeczywiście prezydent może uznać, że go w jakiś sposób stoi na przeszkodzie. Wyklucza również z tego wyścigu osobę, która przez wielu obserwatorów tego politycznego życia w Rumunii była właśnie typowana jako ten numer dwa, że skoro nie lider, to w takim razie pani Szajdech.
I teraz pytanie, na co prezydent może grać? Czy no, chodzi o to, żeby Partia Socjaldemokratyczna rzeczywiście wystawiła kogoś, kto nie będzie budził żadnych zastrzeżeń, żadnych kontrowersji? Czy też raczej chodzi o to, żeby no, grać na pewnego rodzaju przesilenie polityczne? To znaczy, tu jest pewna różnica. To znaczy, jeśli chodzi o pana Liviu Dragnie, to jest, jeżeli dobrze rozumiem, jest po prostu tak, że on no jest ustawowy zakaz jakby tego, żeby on objął funkcję premiera, prawda? W związku z tym to jest dosyć proste. Natomiast zresztą się mówi się o tym, że on będzie starał się jak najszybciej tę ustawę zmienić po prostu. Natomiast jeśli chodzi o panią Szajdek, no to rzeczywiście tutaj została właściwie tak półgębkiem podana jakaś taka przyczyna, która, no, jak już powiedziałem, nie powala znów. To znaczy, no, to trudno do końca przyjąć za rzecz jakąś normalną, że taka osoba wysunięta przez partię, która bardzo poważnie wygrała wybory i stoi na czele koalicji jeszcze z drugą partią i tak, na podstawie takich argumentów, żeby jej jakby odmówić jej mianowania. Bo centroprawicowa Partia Narodowo-Liberalna zdobyła 20% głosów. Przypomnę, socjaldemokraci 45, ponad 45%. No, to pokazuje różnicę. No tak, to znaczy rzeczywiście Partia Liberalna w ostatnich czasach będąca u władzy zresztą, co jest dosyć pikantnym szczegółem, przez pewną część czasu razem z tąże Partią Socjaldemokratyczną sprawowała tą władzę i oni właśnie razem wojowali przeciwko prezydentowi Basescu. Ona rzeczywiście w ostatnim, zwłaszcza okresie, jakoś no nie bardzo przekonywająco funkcjonowała. Zresztą od roku funkcjonował rząd techniczny. Prezydent go utworzył dlatego, że po prostu miał nadzieję na to, że ten czas zostanie wykorzystany przez Partię Liberalną do tego, żeby jakoś się podnieść. Tymczasem ona rzeczywiście trochę jest w rozsypce. Jeżeli uzyskała te 20%, to wcale nie jest tak źle, zwłaszcza, że tam im wszystkim depcze po piętach jeszcze jedna partia, niezwykle ciekawa. Partia, która się nazywa Unia Ratujcie Rumunię, została stworzona przez samorządowców głównie i z przywódcą jej jest taki Nikuszordan, który był kandydatem na burmistrza Bukaresztu i w ostatnich wyborach lokalnych kilka miesięcy temu i zdobył 24% głosów. To jest, w Bukareszcie to jest bardzo duża siła ta partia i to jest taka partia właśnie trochę antysystemowa, to znaczy antyelitarna, która powstała z takiego pospolitego ruszenia. No. Znaczy ja nie porównuję w tej chwili programów, jak gdyby, bo to one są inne, oni na przykład nie są tacy lewicowi, ale coś jak Partia Razem u nas, takie pospolite ruszenie, prawda? Czyli to jest w tej chwili trzecia siła w parlamencie w ogóle, także tam następują też takie jakieś przemiany, które nie wiadomo, co się dalej, do czego doprowadzą, a w tej chwili to w ogóle grozi, że mogą być drugie wybory kolejne, dlatego że jeżeli prezydent nie zaakceptuje kolejnego kandydata jakiegoś, niezależnie od tego, kto to będzie, to ma prawo rozwiązać parlament, a nawet w pewnym sensie ma obowiązek go rozwiązać. No i myśli pan, że właśnie taki scenariusz dla tej chwili prezydent? Bo jeżeli tak, no to pytanie, na ile ten scenariusz, ten wariant, o którym rozmawiamy, byłby na rękę Partii Narodowo-Liberalnej? Bo rozumiem, że to niejako, być może w jej interesie prezydent tu występuje. Czy należy to inaczej rozumieć? To znaczy, ja myślę, że prawdopodobnie należy to tak rozumieć. To znaczy prawdopodobnie, bo trochę ta sytuacja jest na tyle zagmatwana, że właściwie trochę ciężko to zrozumieć, ale wydaje mi się, że można zakładać, że jest w tyle głowy prezydenta właśnie coś takiego. Znaczy to, żeby doprowadzić do następnych wyborów. Tylko jak to się skończy, te następne wybory, to bardzo jest trudno przewidzieć. Bo rozumiem, że ta trzecia siła, czyli ta partia Ratujmy Rumunię, jako siła zupełnie nowa, zupełnie świeża, przy kolejnych wyborach parlamentarnych mogłaby chyba dosyć mocno namieszać. Mogłaby, ale w ogóle co by się stało, to trudno jest przewidzieć, dlatego że równie dobrze nawet i Partia Socjaldemokratyczna mogłaby zwiększyć swój stan posiadania i dojść na przykład do możliwości rządzenia samą, bo oni w tej chwili takiej możliwości nie mają. Partia Narodowo-Liberalna byłaby w stanie w jakimś znaczącym stopniu odbudować to swoje poparcie, które w tej chwili sięga 20%? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że to jest mało prawdopodobne, dlatego że ona nie
nie posiada ani liderów na przykład takich, bo jeden, oni mieli dwóch liderów, bo ta partia też powstała z połączenia dwóch partii. No i jeden z tych liderów odszedł w sytuacji, w której zostały mu przedstawione zarzuty prokuratorskie o charakterze korupcyjnym. Została tylko jedna pani, która okazała się dość słabym właściwie przywódcą. Prezydent usiłował doprowadzić do tego, żeby liderem liberałów został ten bezpartyjny premier, Dacian Czolosz, były komisarz europejski do spraw rolnictwa, postać dość wybitna. Z tego rządu technicznego, który przez rok sprawował władzę. Tak, ale on jakoś trochę się do tego w ogóle nie kwapił. W związku z tym, no i zresztą liberałowie też jakoś nie umieli tego przekonująco rozwiązać, bo on był... On był niezłym premierem, a w ogóle to jest taka dosyć postać przekonywająca. Wprawdzie nie wszyscy byli wielbicielami tego rządu, niemniej jednak to by było coś rozsądnego jakiegoś, gdyby on przejął to przywództwo, no ale nie przejął i właściwie nie bardzo wiadomo, co by miało dobrego wyniknąć z kolejnych takich wyborów. A czy jest szansa, że rzeczywiście prezydent czeka na kolejnego kandydata, który przynajmniej z punktu widzenia prezydenta będzie do zaakceptowania, na przykład do kogoś, kto być może będzie miał w samej partii socjaldemokratycznej trochę słabszą pozycję. No to znaczy nie, ta pani też nie miała, tak, trzeba powiedzieć, że ten Jules Drenge ma bardzo silną pozycję. No tak, ale tutaj prezydent mówiono zdecydowanie od razu powiedział, nawet że... Nawet chce pan powiedzieć, że niektórzy komentatorzy rumuńscy mówili, że zmierza Rumunia do wariantu polskiego, mianowicie, że będzie pani premier taka nieco słabsza i z tyłu przywódca partii bardzo mocny, który będzie tym zarządzał. Także trochę taki model był. To nie jest tak, że ona była jakąś szczególnie mocną postacią, ale chcę panu powiedzieć jedną rzecz, że z wypowiedzi dzisiaj po południu właśnie Dragnea zapowiedział, że jutro oni przedstawią swój, jak gdyby swoją koncepcję rozwiązania tego wszystkiego. Nie jest wykluczone, że ta koncepcja będzie polegała na tym, że będą chcieli doprowadzić do impeachmentu prezydenta. Przy czym komentatorzy tacy już bardzo, że tak powiem, wyrafinowani mówią, że może za tym stać jeszcze taki bardzo makiaweliczny zamiar, żeby przeprowadzić pierwszą fazę impeachmentu, czyli głosowanie w parlamencie, które zawiesza prezydenta. Wtedy funkcję prezydenta przejmuje przewodniczący Senatu. I byłby to jest jeden z przywódców koalicji, to znaczy ten przywódca tej drugiej partii, Kalin Popescu Terytianu, to jest partia liberałów demokratów, i że on wtedy, jako pełniący obowiązki prezydenta, desygnowałby na premiera tą panią, ona zostałaby premierem przez głosowanie w parlamencie, po czym parlament wycofałby się z zawieszenia prezydenta. Ale nominacja nie została już trochę... Nominacja by była i właściwie nie bardzo było wiadomo, jak ją wycofać. Niezwykle skomplikowani wyglądają te rumuńskie polityczne puzzle, naprawdę. Skomplikowani, ale muszę panu powiedzieć, że w ogóle to nie jest tak, że to życie polityczne w Rumunii jest takie niepoważne. Moim zdaniem jest ono bardzo ciekawe. Na przykład nie ma takich jakichś strasznych napięć, jakichś takich walk, że tak powiem, na słowa i na jakieś... czyny jest, to życie polityczne toczy się w taki sposób spokojniejszy nieco, chociaż rzeczywiście w tej chwili, zwłaszcza ta decyzja prezydenta z dzisiejszego dnia, trochę zaostrzyła tą sytuację i rzeczywiście będzie to jednak narastający konflikt. Jak się skończy, trudno powiedzieć. Mówi pan o tych trzech najważniejszych, największych partiach na scenie Rumunii. Kto jeszcze bierze udział w tej politycznej rozgrywce? Kto się jeszcze liczy na tej scenie? Znaczy, szczerze mówiąc, to niewiele, znaczy jest, niewiele jest postaci czy partii, które można by tutaj wymieniać jako rzeczywistych graczy, no jest, bo one są dość słabe, to znaczy w parlamencie jest parę partii, przede wszystkim wydaje mi się, że należy zwrócić uwagę na partię, którą stworzył Traian Băsescu już po zakończeniu prezydentury, prawda, który koniecznie chce wrócić na scenę, on w ogóle marzy o tym, żeby być premierem i on tu niewątpliwie trochę miesza, to znaczy on uczestniczy w tym, na przykład to on prowadził niewątpliwie taką intrygę przeciwko kandydaturze pani Szajdech na stanowisko premiera, więc jest osobą widoczną po prostu. No a poza tym jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz. Tam jest jeszcze jedna siła, która jest bardzo stabilizująca od wielu lat. Mianowicie to jest
Partia Mniejszości Węgierskiej, która tak naprawdę jest koalicją partii, ale występuje jako partia. Tak, bardzo. Ona wchodziła od bardzo wielu lat do wszystkich rządów, niezależnie od ich koloru politycznego. Odegrała dużą rolę w takiej modernizacji Rumunii. Jest to partia bardzo pozytywnie jakby wpływająca na życie polityczne. No i ona posiada dość potężną reprezentację parlamentarną. Oni zdobyli 6% głosów. Zwykle zdobywają około 6-7 i to jest mniej więcej tyle, ile wynosi procent ludności węgierskiej w Rumunii. I to jest na pewno też pewien, to jest może nawet nie tyle gracz, co to jest tego, bo oni też grają, tylko oni grają przede wszystkim dla siebie. To znaczy oni zabezpieczają jakby interesy Węgrów, mniejszości węgierskiej aktywnie. Natomiast są jak gdyby może nie używani, ale zapraszani, prawda, do różnych układów i w związku z tym wpływają na scenę polityczną. A nawet wpływa na nią kilkunastu posłów innych mniejszości, którzy są wybierani według specjalnego i innej ordynacji wyborczej, takiej ułatwiającej wybór, w tym na przykład tym razem jest już posłanka mniejszości polskiej, bo był poseł do tej pory. Jest tych mniejszości kilkanaście, one wszystkie są, że tak powiem, zapisane w ustawie, kto jest mniejszością, to są takie stabilne, prawda, których można wymienić, no jak Niemców było bardzo dużo, w tej chwili jest bardzo mało, bo wyjechali do Niemiec w ostatnich dziesięcioleciach, ale i Ukraińcy, i Rosjanie, i Litwowianie, i Czesi, i Słowacy na przykład, Grecy, Ormianie, to jest, no i właśnie Polacy na przykład też, także i to jest duża grupa, to jest kilkunastu posłów i oni zresztą zawsze jakoś też odgrywają taką toniżującą rolę, dlatego że tak samo jak Węgrzy, oni jak gdyby nie chcą się mieszać do konfrontacji politycznej. Oni raczej chcą stabilizować tę scenę. Ale to jest dosyć ciekawe zjawisko, w której mniejszości narodowe są takim czynnikiem, który scenę polityczną danego kraju uspokaja, który ją stabilizuje. Bo wydawałoby się, że tego typu partie raczej no, będą dolewać oliwy do ognia, raczej będą potęgować pewnego rodzaju niesnaski. A tutaj mamy zupełnie inne działania i zupełnie inny efekt. No właśnie tak jest. I zresztą chcę powiedzieć, że to jest ta tradycja obejmuje również Niemców. No w tej chwili tylko prezydent, prawda, który pochodzi z mniejszości niemieckiej, jest wyrazem tej roli, ale Niemcy jeszcze przed wojną, to ich było prawie milion w Rumunii, Wielkiej Rumunii, i oni też odgrywali właśnie bardzo taką pozytywną rolę jako pewien stabilizator. Oni w ogóle, ich stosunki z Rumunami były bardzo dobre, między Węgrami a Rumunami różnie to bywało, natomiast z niemiecką mniejszością były stosunki bardzo dobre i ona była traktowana jako taki właśnie państwowotwórczy element. Natomiast Węgrzy też, trzeba wiedzieć jedną rzecz, że ci Węgrzy siedmiogrodcy, czyli Węgrzy rumuńscy, żyjący w Rumunii, oni nie zupełnie takie same, jak gdyby mają to nawet mentalność, nie zupełnie taką samą jak Węgrzy na Węgrzech. Znaczy oni są czymś troszeczkę specyficznym, oni są stamtąd. To są Węgrzy siedmiogrodcy. I to jest ich ojczyzna, prawda? I to jest tak, że oni się czują współgospodarzami i w związku z tym nie rozrabiają. Panie ambasadorze, niestety tu musimy zakończyć. Pan Bogumił Luft, były ambasador w Rumunii i autor książki Rumun goni za happy endem, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15:15. 3 kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24.
promocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Krakowskie pogotowie ratunkowe przekazało karetkę dla Ukrainy. Pojazd trafi do szpitala Straży Granicznej we Lwowie. Pojazd był używany przez kilka lat. Służył m.in. w czasie Światowych Dni Młodzieży. Jednak nadal jest w idealnym stanie. W Krakowie był już niepotrzebny. A za kilka dni będzie służył ukraińskim ratownikom. Małgorzata Popławska, dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. To są karetki, które już są wycofane z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, natomiast mogą służyć jako karetki transportowe. Daliśmy dwa podstawowe sprzęty medyczne. To jest defibrylator i respirator. To są generalnie też sprzęty, które u nich są bardzo potrzebne. Jestem dyrektorem Szpitala Straży Granicznej w Lwowie, Andrzej Łysienko. Dla nas w tym czasie, kiedy walczymy z naszym wschodnim sąsiadem. Ta karetka będzie zastosowana do celu wywiezienia rannych żołnierzy z pola walki do szpitala. I ona pojedzie tam, też będzie nadawać pomoc rannym żołnierzom. Dziękujemy za tą pomoc, którą nadajecie. To nie pierwsza pomoc polskich ratowników dla kolegów pracujących na Ukrainie. Rok temu do Ivano-Frankiwska przekazana została podobna karetka oraz kilka transportów leków i środków opatrunkowych. Łódzcy policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę, w której produkowano podrobione perfumy i inne kosmetyki znanych światowych marek. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 13 milionów złotych. Zatrzymano dwie osoby. Szczegóły Dariusz Kulas. Rozlewnie podrabianych perfum ujawniono w pomieszczeniach gospodarczych na Górnej. Była wyposażona w kompletną linię technologiczną, mówi Radosław Gwiz z łódzkiej policji. Do produkcji podrabianych perfum używali profesjonalnego sprzętu, takiego samego, jaki używa się we wszystkich wytwórniach chemicznych. Podróbki były sprzedawane od co najmniej roku, głównie na portalach aukcyjnych. Aby je uwiarygodnić, były fotografowane profesjonalnym sprzętem, który również został zabezpieczony przez policjantów. Specjaliści szacują, że wartość strat renomowanych producentów wynosi co najmniej 13 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymane osoby, 42-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna, uczyniły sobie z handlu trefnymi kosmetykami stałe źródło dochodu. Oboje usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Dariusz Gulas, Radio Łódź. Kubański parlament uchwalił prawo zakazujące wznoszenia pomników Fidela Castro oraz nazywania instytucji publicznych jego imieniem. Chciał tego sam dyktator. Fidel Castro często powtarzał, że nie chce stać się obiektem kultu. Uchwalone prawo nie zabrania jednak wykorzystywania postaci Fidela Castro w dziełach artystycznych i przekazach medialnych. Również jego portrety, które znajdują się w miejscach publicznych, nie muszą być usuwane. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 3:33. Tunezyjskie siły bezpieczeństwa aresztowały 5 domniemanych dżihadystów. Wcześniej zatrzymały jeszcze 3 mężczyzn podejrzanych o związki z Anisem Amrim. 24-letni Tunezyjczyk, podejrzany o dokonanie zamachu w Berlinie, został w piątek zastrzelony przez policję w Mediolanie. O światowym terroryzmie w debacie poranka mówili dr Monika Bartoszewicz, Akademia Finansów Biz i Biznesu Wistula i Wojciech Cegielski z Informacyjnej Agencji Radiowej, a rozmawiał Łukasz Sobolewski. Wiem, że kontynuowane jest śledztwo po zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym i po raz kolejny u naszych zachodnich sąsiadów, ale myślę, że i w całej Europie zapanował strach. Państwo spodziewacie się eskalacji temu podobnych wydarzeń na starym kontynencie? Znaczy na pewno jest wiele grup, wiele osób, które będą próbowały dokonać następnych zamachów, choćby my jeszcze stosunkowo oczywiście mało wiemy o tym zamachu w Berlinie, mało wiemy o motywach działania Tunezyjczyka, mało wiemy, no poza tym filmem, który pojawił się w internecie, filmem, na którym Tunezyjczyk poprzysiągł wierność tak zwanemu państwu islamskiemu. Z tego też nie można jeszcze wyciągać zbyt wielkich wniosków. Znaczy nie wiemy, czy to państwo islamskie stało za tym zamachem. Nie wiemy, czy państwo islamskie w ogóle wiedziało o istnieniu tego Tunezyjczyka. Być może tak, być może nie. No ale sam fakt tego, że ktoś próbował wykorzystać ciężarówkę po to, żeby wjechać w tłum. Zamach bardzo podobny do zamachów w Nicei z lipca tego roku. Też pokazuje, że takie próby będą. To, że taka jedna próba była i się zakończyła sukcesem dla tego człowieka przynajmniej,
To jest oczywiście jeden z iluś tam przypadków. To znaczy my nie wiemy, ile służby niemieckie, francuskie, belgijskie, służby z całej Europy, ile udaremniły zamachów. Niekoniecznie takich, niekoniecznie z użyciem ciężarówki, ale w ogóle zamachów, czy też prób zamachów. My wiemy, ile służby udaremniły zamachów, dlatego że te dane pojawiają się w corocznych raportach Europolu i wiemy, że ten wzrost jest ogromny. Jeżeli porówna się raporty z 2014 roku i potem 2015 roku, to ten wzrost jest o ponad 50% geometryczny, co zresztą potwierdzają same dane i przedstawicieli służb bezpieczeństwa, i też polityków, chociaż politycy mówią o tym niechętnie. Jeżeli chodzi o ilość podejrzanych, czy ilość osób monitorowanych pod kątem ich powiązań z siatkami dżihadystycznymi, czy organizacjami sympatyzującymi z państwem islamskim, bo to nie są tylko i wyłącznie organizacje terrorystyczne. Czasami są to takie organizacje, które na przykład udają stowarzyszenia kulturalne albo grupy charytatywne, bo takie przypadki też są. I Rob Weinbeit mówił,